dobry. Dzień dobry. Gościo.xpl, Krzysztof Kaczorowski. No, zgadza się. Zgadza się. Powiedz mi, co jest na tym stole, bo tutaj się rozłożyłeś. Na tym stole jest sprzęt do kendo, czyli do szermierki japońskiej, zbroja, no i miecze, których używamy w treningu, na pokazach, na egzaminach. Także cały wachlarz tutaj sprzętu. I przyjechałeś tutaj do hostelu 3 Bros, bo się tak tutaj mówiliśmy, w Cieszynie. Tak. Z Wisły. Jesteś samurajem, tak, jest z Wisły. A dlaczego postanowiłeś przenieść trochę Japonii do Wisły? Skąd pomysł na to, żeby zająć się kendo? Ja trenuję kendo już 14 lat. Praktycznie za chwileczkę mi stuknie, że tak powiem, 15 lat. I zacząłem trenować w Katowicach przy Uniwersytecie Śląskim. Natomiast kiedy tam wróciłem... Byłeś na studiach? Tak, byłem na studiach i kiedy wróciłem ze studiów, tam oczywiście trenowałem w katowickiej sekcji kendo. No, politologię. Politologię, stosunki międzynarodowe. I kiedy skończyłem studiować i też zakończyłem jakby treningi w tamtej sekcji, postanowiłem, no, że jest to moja pasja i rozpocząłem tą działalność w Wiśle, czyli w mojej miejscowości rodzinnej. Tam to przeniosłem. Wystartowaliśmy w 2009 roku. Czyli także 10 lat. Czyli dokładnie 10 lat stuknęło. Leci nam kolejna dziesiątka. No i tyle, tak? Jest to na pewno coś nietypowego, jak na nasze warunki tutaj, powiedzmy, Śląska Cieszyńskiego. Często spotykamy się z taką, powiedzmy to może nie konsternacją, ale z dużym zaciekawieniem, kiedy ktoś pierwszy raz... Sport niszowy, na pewno. Tak, zdecydowanie, sport niszowy. Aczkolwiek myślę, że bardzo fajny, bardzo ciekawy, niespotykany i specyficzny, czyli trzeba mieć mimo wszystko pewien taki, być taką też specyficzny, mieć charakter, aby nam się ta sztuka walki, ta w ogóle ta aktywność, ten sport spodobał, bo jest specyficzny, tak? Na czym polega ta specyfika tego sportu? No bo oprócz tego, że zakładasz specyficzny strój, tak, który ma chronić, tak, są bambusowe miecze, dobrze to nazywam? Tak. Co daje uprawianie kendo, czy jak genryoku? Tak? Wiślańska sekcja kendo genryoku. No. W wolnym tłumaczeniu z języka japońskiego genryoku oznacza siłę źródeł. I jakby chcieliśmy w ten sposób nawiązać też do miejscowości, w której się znajdujemy, gdzie mamy siedzibę, czyli Wisła. Na pewno się kojarzy z źródłami, więc stąd ta nasza nazwa. Załóżmy, że ktoś nas ogląda i nie ma pojęcia większego na ten temat. To co? Co mu da to, że przyjdzie, zapisze się na przykład na zajęcia z tobą? Okej. W ogóle jakby zaczynając, kendo jest najbardziej popularną w ogóle sztuką walki w samej Japonii, o czym jakby nie mamy tej świadomości, jaka też jest skala osób ćwiczących. W samej Japonii to jest około 1 600 000, gdzie na przykład judo, które w naszym kręgu kulturowym jest o wiele bardziej popularne, to jest 600 000, czyli jest 1 000 000 osób różnicy trenujących kendo a judo. I z czego to wynika? Wynika to między innymi z tego, że Japończycy te swoje sztuki walki traktują jako dziedzictwo kulturowe. Jest to nawet pewnymi przepisami prawa obwarowane, które mówią, że każdy uczeń szkoły podstawowej, niezależnie czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, minimum przez rok musi trenować właśnie jedną z tych tradycyjnych sztuk walki. I ma do wyboru judo, kendo, karate. Bardzo duża część z tej grupy, która zaczyna tą właśnie edukację szkolną, wybiera sobie kendo. Jest to najbardziej popularna sztuka walki. I też to już nam coś mówi o specyfice tego sportu. Dlaczego to jest tak popularne? Przede wszystkim, że tak jak w ogóle każda sztuka walki, uczy nas charakteru, to przede wszystkim. Na pewno tutaj ten aspekt sprawności fizycznej też jest bardzo, bardzo ważny, ale on jest drugorzędny. Na pierwszym miejscu takie kształtowanie jest tak? Kształtowanie charakteru. Zdecydowanie tak. Jest to taki trening, jest dość, może nie powiedziałbym, że trudny, ale jest, znowu wracamy do tego słowa, specyficzny. To na czym polega trening? Trening polega, uczymy się walczyć mieczem. Uczymy się walczyć mieczem. Natomiast przede wszystkim rozwijamy swój charakter, swoją osobowość, rozwijamy się jako ludzie poprzez właśnie ten trening. Jakby tutaj nie mamy jakby celu, do którego dążymy na końcu. Tak? To jest taki cel bardzo dalekosiężny, bo to jest, zdobywamy stopnie
tak jak w innych sztukach walki. Mamy ich 8 do zdobycia mistrzowskich, czyli te czarne pasy, które mamy, to są stopnie dan. Najpierw musimy zdobyć wszystkie po kolei stopnie uczniowskie, których też jest, no ich jest troszeczkę więcej, po 10. I dopiero jak zdobędziemy ostatni stopień uczniowski, możemy zdobywać stopnie mistrzowskie. 8 stopień mistrzowski, 8 dan, aktualnie można zdawać tylko w Japonii. Jest to najtrudniejszy w ogóle egzamin na świecie. Jest nawet wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, jeżeli chodzi o procent zdawalności. I jakby to jest ten cel, do którego każdy kendoka gdzieś tam dąży, żeby być, mieć ten ostatni stopień mistrzowski. Natomiast to też jest, tak jak powiedziałem, to jest ten cel taki drugoplanowy. Ten pierwszoplanowy cel, przynajmniej dla mnie, bo też nie mogę się wypowiadać za innych kendoków, jakie oni mają cele, ale dla mnie jest właśnie rozwój tego mnie jako człowieka, a jakby teoria przynajmniej mówi to, że ten trening ma powodować w nas, żebyśmy się stawali po prostu lepsi na każdej płaszczyźnie, którą robimy. I to oczywiście ja to widzę po tych 15 latach treningu, że ten trening się przekłada później na, tak naprawdę na każdą moją płaszczyznę inną, w której funkcjonuję. Co wy robicie na tych treningach? No, zapraszam do nas na trening. Dwa razy w tygodniu? Trzy razy? Trzy razy w tygodniu. Grupa, powiedzmy to, średnio zaawansowana i zaawansowana. Mhm. Dzieciaczki i grupa początkująca dwa razy w tygodniu. Najmłodszy uczestnik takich zajęć? No aktualnie 6-latek, ale tak naprawdę mieliśmy już 5-latków, którzy teraz już mają na przykład 10, 11, 12 lat, trenują 7 lat, odnoszą bardzo już fajne sukcesy, w medale na Mistrzostwach Polski, na innego rodzaju zawodach. Ja dla przykładu powiem, że ja zacząłem trenować, jak miałem 20 lat. Ja zacząłem trenować, jak miałem 20 lat. W tym roku jeden z moich wychowanków, mający aktualnie 13 lat, zdał na pierwszy stopień mistrzowski. To też jest dla mnie taki kamień milowy, powiedzmy to, w działalności naszej sekcji, że wychowałem pierwszego mojego ucznia, który ma stopień mistrzowski. No i ma 13 lat. Ja dla przykładu podam, że ja pierwszy dan zdałem bodajże, jak miałem 25, czyli 5 lat mi zajęło zdobycie pierwszego stopnia mistrzowskiego. Jemu to zajęło troszeczkę krócej, też zmieniły się troszeczkę przepisy związane ze zdobywaniem stopni w Polsce, ale to już widać w tym momencie, gdzie oni mogą dojść, tak? Gdzie oni mogą być za kilka lat. A najstarszy? Najstarszy aktualnie 56 lat. I przyjeżdża do Wisły? I przyjeżdża do Wisły z Chybia, tak? No czyli 40 minut poświęca, żeby dojechać w jedną i w drugą stronę. No bo jesteśmy jedyni tak naprawdę na Śląsku Cieszyńskim, później w ogóle na Podbeskidziu nawet. Najbliższy klub to Katowice i Kraków. No tu jesteśmy jedyni. Mam nadzieję, że po tym tutaj naszym wywiadzie się to zmieni. I może będziemy tak troszeczkę bardziej liczyć. A kontuzje? Jest to generalnie bardzo bezpieczny sport i bardzo bezpieczna sztuka walki. Nie wiem, chciałbym nawet zaryzykować, że jedna z najbezpieczniejszych sztuk walki, ponieważ tak naprawdę nie mamy tutaj kontaktu z drugim człowiekiem. Ten kontakt odbywa się tylko właśnie za pośrednictwem tego miecza bambusowego. I tylko tak naprawdę tym mieczem właśnie w jaki sposób mamy interakcję z drugim przeciwnikiem, z drugim kendoką. I to powoduje jeszcze, no właśnie, zastosowane te ochraniacze, które też są wzorowane na zbroi samurajskiej. Cała zbroja nazywa się kendogu, właśnie od nazwy też kendo. Składa się z maski, rękawic, napierśnika i pasa tare. No i to powoduje właśnie zastosowanie tych ochraniaczy, zestawu ochraniaczy oraz miecza ćwiczebnego, który też jest, on jest bardzo elastyczny, bo on się potrafi wygiąć nawet do kąta prostego podczas uderzenia, że ten sport jest bezpieczny. I to też myślę, że przekłada się właśnie na tą ogromną liczbę trenujących, na przykład chociażby w samej Japonii. A wyjeżdżacie też? Tak. Dość sporo wyjeżdżamy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o turnieje i zawody w kraju, w Polsce, to jesteśmy na wszystkich. Jesteśmy, muszę powiedzieć, jedną z taką bardziej aktywnych klubów sekcji tutaj na naszym, powiedzmy, podwórku krajowym.
Także Wrocław, Kraków, Katowice, Warszawa, Sopot to są takie też ośrodki kendo w Polsce i tam jeżeli są jakieś zawody, zgrupowania, to staramy się zawsze jechać. Natomiast na tej arenie międzynarodowej, europejskiej też staramy się już, że tak powiem, wychylać troszeczkę nos i Węgry, Czechy, Litwa, tam też jeździmy i też muszę powiedzieć już z sukcesami. A w kwietniu ty się wybierasz do Norwegii? Tak, w kwietniu mamy Mistrzostwa Europy w Norwegii. Jadę tam w charakterze właśnie trenera kadry Polski Juniorów. Jestem drugim trenerem kadry Polski Juniorów. W zeszłym roku odbyły się Mistrzostwa Europy w Serbii, w Belgradzie. No i nasza ekipa zajęła bardzo wysokie, po 6. miejsce. Tak naprawdę jeden małym punktem przegrali po drodze z późniejszymi triumfatorami, czyli gospodarzami Serbami. Także jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, jeżeli chodzi o ten przyszły 2020 rok i właśnie tą najważniejszą imprezę dla nas, w tym właśnie kendo juniorskim, czyli Mistrzostwa Europy. Okej, okay, czyli tak, kończysz 10 lat, zaczynasz nową dziesiątkę. Tak jest. A powiedz mi, czy kendo przekłada się jakoś na twoje życie? Czy ta filozofia, czy to wszystko, co gdzieś wiąże się z kendo, koresponduje z jakimiś twoimi postanowieniami, nie wiem, na drogę albo w ogóle na życie, albo jakoś wiąże się z twoim działaniem? No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To co powiedziałem wcześniej, że ten właśnie cel główny, nie cel gdzieś tam na końcu drogi, tylko sama ta droga gdzieś tam nas kształtuje. I ten właśnie trening kendo uczy nas, że musimy być po prostu wytrwali w tym, co robimy. To jest taki sport, który tak naprawdę, jakbyśmy mieli to streścić w takich kilku słowach, to on jest bardzo prosty, bo wystarczy po prostu wykonać cięcie mieczem w odpowiednie miejsce na zbroi przeciwnika. Trafić go w głowę, w przedramię, w lewą albo prawą część korpusu, bądź pchnięcie w gardło wykonać. I tak naprawdę tych miejsc nie jest za dużo. Natomiast jakby, żeby to już wykonać prawidłowo, w taki sposób, żeby zdobyć ippon, czyli punkt na zawodach podczas walki takiej sportowej, kiedy walka jest sędziowana przez trzech sędziów, jest to troszeczkę jakby właśnie odróżnia nas od tej szermierki europejskiej, klasycznej, gdzie zawodnicy są tak naprawdę przypięci, prawda, takim przewodem do komputera i który pierwszy trafi o ułamek sekundy, obwód się zamyka, wyświetla się tablica, dany zawodnik zdobywa punkt. W kendo jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, bo mamy trzech sędziów, którzy sędziują całą walkę i przynajmniej dwóch z trzech musi podnieść, jakby zadecydować, że ta akurat technika była wykonana prawidłowo. Więc jest to ich taka subiektywna ocena. Są pewne zasady, które muszą być spełnione podczas takiej akcji, takiej wykonania takiej techniki, aby mógł to być ippon, czyli prawidłowy zdobyty punkt. I no i na treningu staramy się jakby te warunki jakby szlifować, dopracowywać, żeby one były jak najbardziej zbliżone do tego ideału. I właśnie to szlifowanie tych technik, mozolne szlifowanie tych technik, trening też taki, który pozwala nam wytrzymać taką walkę, bo to jest też kondycyjnie jakby sprawa dość trudna. Walka trwa od 3 do 5 minut, ale to jest troszeczkę tak podobnie jak w boksie. Jeżeli ktoś nie ma kondycji, no to po dwóch takich rundach jest jak dętka wypompowany. Dochodzi jeszcze właśnie ta sprawa związana w ogóle z założeniem tego sprzętu. Mimo tego, że wszystko się jakby zmienia i oczywiście też wszystkie materiały i wszystko idzie ku nowoczesności, tutaj mamy akurat napierśnik wykonany jeszcze tradycyjnie. To są takie listwy też bambusowe i pokryte to jest laką. Nie jest to za ciężkie. Cały sprzęt waży około 5-6 kg. Ale mimo wszystko na początku to jest taki szok dla organizmu. Przyzwyczajenie się w ogóle do patrzenia przez tą maskę też jest dość ciekawe, tak bym to nazwał na początku. No i wracając jakby do twojego pytania, na pewno to przenosi się na moje dalsze życie, bo uczy mnie to pewnej konsekwencji, wytrwałości i jakby takiego upartego dążenia do celu.
Konsekwencja, wytrwałość, uparte dążenie do celu. A jak rodzina reaguje i znajomi? No, niekiedy żona też się mnie pyta, kiedy będzie jakiś weekend dla rodziny. Ale nie chodzicie w masce po domu? Wiesz co, raczej chyba, że macie taką fantazję. Raczej nie. Nie chodzimy. Generalnie bardzo dużo czasu takiego wolnego poświęcam na kendo i na pewno niestety kosztem gdzieś tam takich obowiązków rodzinnych, ale że tak powiem, jak to mówimy, gały widziały, co brały, tak? I może brzydko to zabrzmi, ale wiedziała, na co się decyduje. Ale myślę, że już się też pozdrawiam cię, kochanie, tak naprawdę. I już też mnie na pewno bardzo mocno w tym wspiera i jakby jest cała za mną też. A jeżeli nie kendo, to co robisz w jakimś jeszcze wolnym czasie, jeżeli taki masz? Czy jakby poświęcasz się rodzinie i tutaj temu sportowi? Czy jeszcze coś jest? Jestem też generalnie jakby zawodowo zajmuję się organizacją imprez sportowych. Jestem też trenerem, jeżeli chodzi o przygotowanie w ogóle motoryczne. Pracuję też w klubie sportowym, konkretnie w szkółce piłkarskiej, gdzie właśnie prowadzę treningi i przygotowania motorycznego. To tak dodatkowo, jeżeli chodzi o taką sferę zawodową. A twoim marzeniem jest bycie w Japonii kiedyś? Myślę, że nie. To znaczy, byłem już w Japonii, więc to marzenie kiedyś faktycznie takie było, jedno z wielu, i udało mi się je spełnić. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o kendo, to moim marzeniem jest wychowanie mistrza Europy. To jest mój cel. Jedna z moich podopiecznych jest na bardzo dobrej drodze ku temu. I to mogę powiedzieć już teraz, że jest na bardzo dobrej drodze. Zaczęła trenować w wieku 5 lat, teraz ma 11 i praktycznie z każdych zawodów, z których przyjeżdża, przywozi medal. Jest to naprawdę dość niespotykane, po prostu złapanie takiego diamentu, jeżeli chodzi o talent. Sama się zgłosiła do ciebie? No, było w tym troszeczkę przypadku. Bo znałem się z mamą tej zawodniczki i kiedyś, idąc na trening właśnie z taką dużą torbą, z pokrowcem na miecze, spotkałem ją właśnie w Wiśle na rynku, a akurat z mamą udawała się na balet, na zajęcia baletowe. Czyli niedaleko od baletu jest kendo. Niedaleko, na pewno, to znaczy niedaleko pod względem odległości, bo akurat sala baletowa była bardzo blisko też naszej sali treningowej. Aczkolwiek uważam, że w ogóle każda dziedzina sportu, taniec rozwijający koordynację, ma na pewno coś dobrego też w sobie ma, co może pomóc w kendo. Tak naprawdę każda aktywność sportowa jest zawsze wartościowa. No i ona, taka 5-letnia mała dziewczynka, bardzo delikatna, ona idzie na balet, a ja powiedziałam, może byś na kendo przyszła. I ona na następnym treningu się pojawiła, bo podobno suszyła na mnie głowę przez całe 2 dni, że ona chce na to kendo przyjść. Przyszła, tak jej się to spodobało, że trenuje już 6 lat i naprawdę odnosi spore sukcesy. Ale zostawiła balet. Zostawiła balet, ale ona jest akurat takim przykładem właśnie takiego człowieka, tak to nazwę, młodego człowieka, który jest właśnie takim bardzo pozytywnym przykładem właśnie tego, co chcemy, aby kendo w nas powodowało. Czyli właśnie wytrwałości, właśnie uparte dążenie do celu, oprócz tego, że trenuje kendo, chodzi na basen, chodzi na śpiew, gra na skrzypcach, także naprawdę multi, taka osobowość multifunkcyjna i na pewno, jeżeli nie w kendo, to ona, wiem, że sobie w życiu poradzi i osiągnie sukces na pewno. O, ładna puenta. Zapytam cię już na zakończenie o Japonię. Czy jakieś takie wrażenia z tej Japonii albo jakieś twoje wspomnienia mogłyby nam się przydać na gruncie polskim? Czy coś cię uderzyło, zaskoczyło jakoś pozytywnie, czego nie mamy tu w Polsce? No myślę, że tak, że jeszcze nam sporo do Japonii brakuje pod względem takiego sposobu myślenia i takiej percepcji ogólnej, tak bym to nazwał. Takiego, mnie najbardziej w Japonii uderzyła taka
troska o drugiego człowieka. Jakby to nie zabrzmiało, nawet nie, nie, może każdy by się spodziewał, że oczywiście, nie wiem, high tech, technologia i tak dalej, to jakby tego się spodziewałem, z tego się spodziewałem, lecąc do Japonii, że prawda, miałem okazję jechać Shinkansenem, czyli tym najszybszym, jednym z najszybszych przynajmniej pociągów, 300 km na godzinę. No, fajne doświadczenie. Dwie godziny nad morze. Tak jest, tak jest. Natomiast to mnie nie urzekło najbardziej. Najbardziej mnie urzekła taka właśnie świadomość, że obok mnie jest drugi człowiek i tego, w jaki sposób ja się muszę zachowywać, żeby na przykład mu nie przeszkadzać. I to są takie drobne rzeczy, chociażby właśnie podróżowanie metrem, które jest no zdecydowanie najlepszą formą w ogóle transportu. Sieć metra w Tokio to jest po prostu coś niesamowitego. I tam tak naprawdę bardzo dużo właśnie podróżowałem metrem. Nigdy się nie zdarzyło, żeby na przykład ktoś głośno się zachowywał w tym metrze, albo ktoś na przykład głośno odbierał telefon i rozmawiał na cały regulator. Przedstawiał całą listę chorób. Tak. Wręcz przeciwnie, każdy, jeżeli nawet coś zadzwoniło, to wręcz albo ludzie wyłączali telefon, bądź starali się naprawdę mówić szeptem, żeby nie przeszkadzać tym współpasażerom, którzy niejednokrotnie poruszając się na przykład z domu do pracy, z pracy do domu czy do szkoły, starali się odpoczywać i wykorzystać ten krótki moment na przykład na drzemkę, która jest właśnie w takiej, w ogóle jeżeli chodzi o etykę pracy w Japonii, to uważam, że troszeczkę poszło za bardzo, bo Japończycy wręcz się boją, nie chcą na przykład chodzić, nie chcą brać urlopów, bo boją się, że jeżeli pójdą na urlop, to okaże się, że ich firma dała sobie rady bez nich, czyli są, nie są potrzebni. Więc, no tak, słyszę się o tych przepracowanych ludziach. Tak, tak, więc to uważam, że poszło w takim już za daleko. Natomiast, ale ta uważność na drugiego człowieka. Tak. Chociażby to, że jak mamy schody ruchome, tak, i w Japonii jest tak, że zawsze tą prawą stronę zostawia się pustą, że jeżeli ktoś się śpieszy, no to może sobie szybciej nawet wyjść po tych schodach. Takie naprawdę drobne rzeczy. Praktycznie kolejna rzecz to jest znowu taka bardzo prosta rzecz. Praktycznie nie ma koszy na śmieci w miastach. Praktycznie nie ma śmieci na ulicach. Każdy dba o ten porządek. Ponieważ tak? Jakby teoria jest taka, że ja swoje śmieci mam zabrać do domu, tam je posegregować, wyrzucić i no i to jest tak proste tak naprawdę, nie? Tak proste, a tak trudne u nas. Tak czasami. Proste, a tak trudne. Właśnie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, musimy kończyć. Natomiast odsyłamy do Facebooka, tak? Krzysztof Kaczorowski był tak naszym jest. Gościem. Wiślańska sekcja Kendo. Zgadza się. A my pozdrawiamy z hostelu 3 Bros. Bardzo dziękujemy za udostępnienie miejsca. Do widzenia.